Z jednej strony Wisła i elektrociepłownia, z drugiej dynamicznie rozwijające się miasto, kolejne osiedla mieszkaniowe, centrum wystawienniczo-targowe i budujące się centrum handlowe. Teraz do tych elementów miejskiej rzeczywistości dołączą nowe i poszerzone istniejące ulice. Tak naprawdę powstaje cały nowy układ drogowy. Ulica Galicyjska zyska połączenie z Nowochódzką. Wykorzystane do tego będą ulice Skręcona i Ciepłownicza. Żeby się to udało, na fragmencie drogowcy będą musieli wybudować nową jezdnię. Aby to połączenie zapewniało bezpieczeństwo oraz płynność ruchu, zostało zaprojektowane w oparciu o ronda i skrzyżowania z wyniesionymi tarczami. Trzy takie ronda są tam przewidziane. Przy okazji tej inwestycji swoje oblicze zmieni też skrzyżowanie Ciepłowniczej z Nowochódzką. Ta pierwsza zostanie poszerzona, a na Nowochódzkiej powstanie prawoskręt w Ciepłowniczą. Kierowcy będą mogli z niego skorzystać, nie wstrzymując ruchu pojazdów na ulicy Nowochódzkiej. Powstaną też drogi dla rowerów i nowe chodniki. Kraków na tak radykalną zmianę w układzie drogowym tej części miasta nie wyda ani złotówki. Inwestycja powstanie we współpracy z deweloperem budującym w tym rejonie centrum handlowe. Za jego środki układ drogowy wokół centrum zostanie wybudowany. Zyskają nie tylko przyszli klienci, ale kierowcy, piesi i rowerzyści korzystający z infrastruktury drogowej w tej części miasta. Ta inwestycja realizowana ze środków dewelopera pozwoli rozwiązać wiele istniejących problemów w tym miejscu. Całość ma zapewnić bezpieczeństwo oraz większą efektywność dla wszystkich użytkowników ruchu. Budowa rozpocznie się w tym miesiącu. Szczegóły na mapy.zdmk.krakow.pl. Prace potrwają do 2023 roku. Będą prowadzone tak, żeby w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch.